kolejny już raz Żorska Izba Gospodarcza przyznała nagrody w ramach konkursu Liga 5. Nagrody trafiły do 5 członków Izby. Nagrodzone firmy zostały docenione przez swoich partnerów za szczególne osiągnięcia gospodarcze. Każdy izbowicz ma prawo oddać głos na przedsiębiorstwo, które jego zdaniem najbardziej zasłużyło na uznanie. Liga 5 jest nie tylko wypromowaniem firmy, ale również zmotywowaniem jej do dalszego rozwoju, zdobywania kolejnych rynków i nagród. Przedsiębiorstwo, otrzymując wyróżnienie, zyskuje zaufanie, które daje możliwość budowania relacji z partnerami, jak również z klientami. Zwycięzcy tworzą pierwszą ligę lokalnego biznesu. To teraz poprosiłbym pana prezydenta o 2-3 słowa. Szanowni Państwo, tym razem nie mam informacji takich, że szykują się kolejne lata wielkich inwestycji, bo te lata wielkich inwestycji w Żorach, jak zresztą wiecie, zauważyliście, już miały miejsce. Żory zakończyły program wielkiej modernizacji. W ostatnich latach byliśmy jednym z tych miast, które ciągle plasowały się w czołówce miast prawa powiatu, które najwięcej inwestowały w infrastrukturę. To była ścisła czołówka, jedno z, tak, od jednego, drugiego do czwartego miejsca. Mimo że jesteśmy miastem, które ma jeden z najniższych dochodów na mieszkańca. Ciągle tak jest. Podwyższają się z roku na rok, ale ciągle jesteśmy niezamożnym miastem. Myśmy, proszę Państwa, dokonali pewnego przełomu, wykorzystaliśmy bardzo dużo środków pomocowych, środków unijnych. Do tego musieliśmy wnieść nasz wkład, ogromny jak na nasze możliwości wkład. Korzystaliśmy z kredytów, dochodzimy do ustawowych limitów i już w najbliższych latach nie będziemy rozwijali inwestycji w takim stopniu. Będą inwestycje, ale będą to znacznie mniejsze inwestycje, inwestycje uzupełniające to, co żeśmy już zbudowali. Na pewno będziemy musieli modernizować nasze placówki oświatowe. Trochę będziemy inwestowali w kulturę, w sport, ale nie będzie takich wielkich, spektakularnych inwestycji, jakie były w poprzednich latach. Oczywiście jedna ogromna inwestycja, największa nasza inwestycja ciągle się toczy, to jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i modernizacja wodociągów, ale tam karty są porozdawane, kontrakty podpisane, także tam już niewiele Państwo zyskacie. I to nie jest najlepsza wiadomość dla naszych przedsiębiorców, ale proszę Państwa, ja widzę, że nasze przedsiębiorstwa radzą sobie bardzo dobrze na rynku. Wiedzą, że rynek żorski jest ograniczony, że trzeba szukać zleceń na zewnątrz i coraz więcej firm uzyskuje wiele poważnych zleceń na zewnątrz i myślę, że sobie da się radę w najbliższych latach. Kondycja naszego biznesu jest dobra. Podatki, które płacą przedsiębiorcy, którzy płacą pracownicy, ciągle rosną, przerastają szybciej niż wzrost gospodarczy, to znaczy, że sytuacja gospodarcza w mieście się poprawia. Niektóre wskaźniki, mimo kryzysu, są na przyszły rok bardzo dobre, podatki powinny wzrosnąć, przychody w naszym dziale w podatkach o ponad 10%, to jest zaskakująco dużo, jak na takie niełatwe czasy. Świadczy to o tym, że się biznes u nas rozwija, że powstaje coraz więcej miejsc pracy, ludzie coraz lepiej zarabiają, bo my mamy udział w podatkach, które płacą pracobiorcy i pracodawcy. Także jest to okazja do podziękowania Wam za to, co robicie dla naszego miasta. Wy przyczyniacie się do dobrobytu miasta. I życzę, żeby dobra pasa rozwoju Waszych biznesów trwała. Chociaż wszyscy musimy pamiętać, że kryzys gdzieś tam czai się, trzeba liczyć się z nim, trzeba się przygotowywać, trzeba pamiętać, że koszty muszą być zawsze w ryzach, ale ja Wam będę o tym mówił. Wy już o tym doskonale wiecie, bo jesteście zahartowani w takich bojach. Także mam nadzieję, że nawet te niełatwe najbliższe lata, jeżeli chodzi o żorskie inwestycje, przetrzymamy, a Wy mimo wszystko będziecie sobie świetnie radzić dalej. Dziękuję bardzo.